Witam wszystkich w kolejnym odcinku z serii o modelowaniu w Fusion 360. To już jest drugi odcinek i dzisiaj zajmiemy się czymś takim jak szkic płaski. Polecałbym otworzyć teraz Fusion 360 i robić to, można powiedzieć, równo ze mną, to co ja robię, a przynajmniej próbować sobie sprawdzać te funkcje, które tu są wszystkie dostępne. Ja wszystkich nie jestem w stanie omówić, te filmiki chciałbym, żeby były w miarę krótkie i skondensowane, dlatego polecam eksperymentowanie przede wszystkim z programem Fusion 360. Nic tutaj się nie da zepsuć, także przejdźmy do tego, czym jest temat tego odcinka, czyli szkicu. Dobrze. Od czego trzeba zacząć? Trzeba zacząć od utworzenia szkicu, czyli ta ikonka tutaj po lewej z plusikiem. Jeżeli jej tutaj nie macie z jakiegoś powodu, no to rozwijamy to menu. Jest tutaj Create Sketch, pierwsza pozycja. W takim razie klikam tą ikonkę, pojawiają nam się trzy płaszczyzny główne. Mamy też, widać tutaj, trzy osie główne i środek układów współrzędnych. Możemy sobie wybrać każdą z tych płaszczyzn. Ja wybiorę na przykład płaszczyznę XY. Widok nam się dopasowuje. Gdybyśmy sobie ten widok przez przypadek jakimś cudem obrócili, zawsze można sobie złapać za kostkę i wrócić do tego widoku, naciskając na przykład tą część kostki top. Jeżeli wybraliśmy inną płaszczyznę, no to będzie to odpowiednio front albo left. Także należy o tym pamiętać. Dobrze, tutaj mamy różne narzędzia, od podstawowych takich jak linia, przez trzy rodzaje prostokątów, wiele rodzajów sposobów, jakie można zrobić okrąg, różne rodzaje łuków, też różne sposoby, w jakie można utworzyć ten łuk, poligony, czyli wielokąty, elipsa, slot, czyli rowek, można powiedzieć, że to wpust. Mamy splina, mamy łuk, taki, jakby to powiedzieć. Nie bardzo jestem w stanie to wytłumaczyć, w każdym razie jak już się to kliknie i sprawdzi, o co chodzi, to wtedy można sobie to wyobrazić, o co chodzi. Można wstawić punkt, tekst. No i tutaj dalej mamy jeszcze narzędzia modyfikacji szkicu, czyli zaokrąglenie, przycięcie, wydłużenie, rozbicie, rozcięcie w konkretnym miejscu, skalowanie, odsunięcie, lustro i szyki. Szyk kołowy, szyk prostokątny. I mamy tutaj też jeszcze kilka innych rzeczy, o których wspomnę w następnych odcinkach, bo to już jest. Trzeba mieć konkretne zastosowanie dla tego, żeby pokazywać to. Mamy też mesh, ale to też jest jakby inna historia i bardzo ważne sketch dimension, czyli wymiarowanie. Może narysuję coś prostego w tej chwili. Na przykład chcielibyśmy mieć kostkę z otworem. Co trzeba narysować, żeby mieć kostkę z otworem? Dzisiaj nie będziemy przechodzić w 3D, ale pokażę co jest potrzebne, żeby z 2D otrzymać kostkę 3D. Jeżeli potrzebujemy kostki 50x50, możemy ją zrobić na kilka sposobów. Możemy zacząć kostkę tak. Tutaj mamy takie okienka. Możemy od razu w nie wpisywać wymiary, ale nie musimy. Ja to teraz pokażę. Mamy wpisane 50. Przyjmijmy, że chciałbym zrobić 60x60. No to wpisuję 60, naciskam Tab. Wtedy tamten wymiar nam się blokuje i tutaj wpisuję też 60, naciskam Enter. Kostka jest, jak widać, zwymiarowana, wymiary są automatycznie dodane, 60x60. Ja ją teraz usunę i pokażę, w jaki inny sposób można to zrobić. Wykorzystam może w tej teraz coś takiego jak Center Rectangle, czyli prostokąt z punktu środka. Znowu ta sama historyjka. Mamy dwa okienka do wpisania wymiaru, jednak ja z nich nie skorzystam. Ja po prostu kliknę sobie, o, na przykład tutaj, nadal chcemy mieć ten 60x60 kwadrat, jednak teraz po prostu go wymiaruję za pomocą narzędzia Sketch Dimension, skrót D. Klikam na tą krawędź,
wpisuję 60, naciskam Enter i klikam na tą krawędź, wpisuję 60, naciskam Enter. Jak widać, szkic zrobił się z niebieskiego, zrobił się czarny. To oznacza, że jest w pełni zdefiniowany, czyli wszystkie wymiary, które są potrzebne do opisania jego, znalazły się tutaj i wiemy, jakie one są. I też taka dobra rada jakby na przyszłość w modelowaniu. Warto zaczynać szkice od punktu środka, od tego środka układów współrzędnych, bo później to naprawdę może się przydać. Może jako ktoś początkujący nie zwróci na to uwagi, ale później naprawdę ten środek jest przydatny. Ten środek układów współrzędnych jest naprawdę przydatny. Dobrze, mamy nasz kwadrat zwymiarowany. Teraz chcielibyśmy dodać do niego okrąg. Wybieramy okrąg. Ja mam to menu troszkę inne. Można je zmodyfikować na przykład naciskając tą strzałkę. Klikając tą strzałkę przy dowolnym polu z tego menu. Na przykład konik curve. Naciskam add to toolbar i ona nam się tutaj pojawia. Żeby ją usunąć z kolei, wjeżdżam tutaj też w to menu i naciskam ten X, ono znika. Ja sobie zmodyfikowałem to do moich potrzeb. Wy też możecie. To troszkę inaczej będzie wyglądać u Was, ale wszystkie opcje, które ja mam tutaj po rozwinięciu, one są identycznie ułożone. Dobrze. Okrąg. Mamy trzy rodzaje okręgów. Nie trzy, pięć. Najbardziej taki standardowy, do którego jest przypisany skrót C, to jest okrąg z punktu środka. No i jak sama nazwa wskazuje, mam pierwszy punkt, który klikamy, to jest punkt środka tego okręgu. Możemy sobie go rozciągać. Znowu mamy tutaj okienko, znowu możemy w nie wpisać średnicę, jaką chcemy, żeby ten okrąg miał. Jak widać, tutaj nam łapie punkty charakterystyczne i punkty tutaj siatki też łapie kursor, ale chcielibyśmy, żeby to miało połowę, średnica tego okręgu była połową długości tego boku, więc 30. Można to też zaznaczyć w ten sposób. Jeżeli chcemy, po prostu klikamy i mamy ten wymiar, nie musimy go jakby definiować, ale lepiej jest kliknąć, mamy ten okrąg niebieski i za pomocą narzędzia wymiarowania, czyli D, to jest tutaj, po prostu klikamy, wymiarujemy, chcieliśmy 30, mamy 30 i w tym wypadku szkic nam się zdefiniował w 100%, ponieważ ten punkt środka okręgu znajduje się na przecięciu tych dwóch linii pomocniczych przerywanych, więc po prostu on się zwymiarował jakby sam, że wiemy, że w punkcie przecięcia tych linii ten okrąg się znajduje. Jeżeli ja bym chciał mieć ten okrąg gdzieś indziej, właśnie do tego przechodzę, przybliżę troszkę, chciałbym go mieć gdzieś tutaj, mogę go położyć gdziekolwiek, a później za pomocą narzędzia wymiarowania muszę od środka do brzegu go zwymiarować, mamy na to 5 i połowa stąd, damy 30. Nadal nie jest to zwymiarowany, nie jest to w pełni zdefiniowany szkic. Dlatego musimy nadać jeszcze średnicę, na przykład 5. I wtedy ten szkic robi się czarny i wiemy wtedy, że jest zwymiarowany, dlatego dobrze jest dążyć do tego, żeby ten szkic był zawsze w pełni zwymiarowany. To pozwoli na uniknięcie później jakichś różnych problemów. Co możemy zrobić dalej? Możemy wykorzystać... szkic można ogólnie można tworzyć za pomocą wszystkich tych narzędzi. To już w zależności od potrzeb. Tutaj mamy różne łuki, nie łuki. Możemy je rysować za pomocą tych narzędzi. I co potrzebujemy, to zrobimy. Dalej przejdę do tych narzędzi, które trzeba troszkę ogarnąć, powiedziałbym, czyli te modyfikatory szkicu, na przykład zaokrąglenie. Trzeba kliknąć na tą krawędź i na tą krawędź, pojawia nam się taka rączka i możemy ten szkic zaokrąglić. Tutaj można też wpisać promień tego szkicu, tego zaokrąglenia, przepraszam. My wpiszemy 30, tak żeby nam uciało ten róg stąd, tutaj tak ładnie. I w ogóle wymiary można sobie przesuwać. Tak, warto też o tym wspomnieć. I dalej, co możemy zrobić z tym? Możemy zrobić coś takiego,
jak przycięcie szkicu. Ale żeby to pokazać, no to chcielibyśmy mieć tutaj na przykład ćwierć okręgu wycięte w tym. Dlatego ja sobie tutaj zwymiaruję okrąg. Tutaj też będzie ta sama sytuacja, że ja muszę nadać tylko i wyłącznie średnicę tego okręgu, ponieważ on znajduje się w punkcie charakterystycznym, w punkcie tutaj jakby zgięcia, nie zgięcia, ale w punkcie, gdzie łączą się te dwie proste. Czyli po prostu wiemy, gdzie on jest i dlatego po nadaniu średnicy, dajmy 20, po nadaniu średnicy ten szkic jest już tam zdefiniowany. I teraz narzędzie kolejne, Trim. Kryje się ono pod skrótem klawiszowym T. I co ono robi? Przycina nam szkic do najbliższej krzywej. Jak widać tutaj ja zaznaczam się na czerwono szkic, który zostanie usunięty, jeżeli klikniemy. I ja w tej chwili klikam to i znika nam ten łuk, ale chcemy mieć wycięty tą ćwiartkę okręgu, ćwiartkę koła mamy wyciętą. No i można przyciąć w zasadzie każdy kawałek szkicu, który tutaj narysujemy. Jak widać, szkic nam troszkę się rozjechał, mamy go znowu niebieskiego. To oznacza, że trzeba będzie po prostu tutaj coś jeszcze zwymiarować, bo brakuje jakiegoś wymiaru do pełnego zdefiniowania tego szkicu. Mnie się wydaje, że będzie to ta krawędź. Nie, to ta krawędź. O, jak widać, tutaj właśnie tych dwóch wymiarów brakowało z jakiegoś powodu, żeby ten szkic w pełni zdefiniować. Może dlatego, że mam tutaj zdefiniowaną średnicę, a nie promień tego łuku. Także warto sobie chwilę spędzić czasu i zwymiarować ten szkic prawidłowo, żeby później on nie powodował jakichś problemów. Kolejna opcja to jest Extend, czyli wydłużenie. No tego się tak często nie używa, więc nie będę tego pokazywał. Ja w zasadzie tego nie używam. Funkcji Break też jakoś nie potrzebuję nigdy rozerwać tego szkicu. Skalowanie, no to wiadomo, jeżeli będzie potrzebne, no to jest typowe skalowanie. Mamy tutaj takie okienko. Większość okienek Fusion wygląda w ten sposób, że są takie tutaj znaczniki Select. Po wybraniu wybieramy po prostu, mamy tutaj do zaznaczenia Entities, czyli to, co chcemy skalować. Ja zaznaczę w ten sposób. Zaznaczył się 23, bo to każdą prostą tutaj bierze jako jedno Entity, można powiedzieć, czyli jeden obiekt. I punkt, względem którego będziemy skalować, jeżeli chcę go wybrać, klikam po prostu na to okienko, na to Select i wybieram punkt, względem którego będę chciał skalować. Teraz nie mogę tego wybrać, nie wiem dlaczego. Ale w każdym razie można skalować szkic już po zwymiarowaniu. Dalej mamy funkcję offset. To jest bardzo przydatne i to pokażę. Jak widać, zaznacza nam się tutaj cała pętla tego obrysu. I znowu mamy okienko, które wygląda bardzo podobnie. Mamy do zaznaczenia sketch curves, czyli krzywe w szkicu, które chcemy odsunąć. I dalej mamy chain selection, czyli albo mamy do wyboru pojedyncze tej linie, albo mamy chain selection, czyli wybiera nam całą pętlę tutaj szkicu. Ja zaznaczę całą pętlę, klikam tutaj na select, jeżeli to jest niebieskie podświetlone, to możemy zaznaczać i pojawia nam się coś takiego. Mamy taką rączkę, możemy ją przesuwać i tutaj możemy wpisać wartość z minusem, jeżeli chcemy wjechać do środka z tym szkicem, dodatnią wartość, jeżeli chcemy wyjechać poza ten szkic. Ja na przykład odsunę to teraz o minus 4 mm. Jak widać, pojawił się kolejny obrys. Tutaj jak widać, jeżeli szkic jest zamknięty,
można, on zmienia kolor w środku na taki lekko seledynowy, bym powiedział. I po najechaniu kursorem on się robi niebieski, można go zaznaczyć. Tak więc na razie nasz szkic na razie wygląda w ten sposób. Tutaj można, pojawił się ten wymiar 4. Można go w każdej chwili zmienić, może to być 3. Wtedy zmniejsza nam się to odsunięcie tego szkicu. Zawsze można to wrócić, ten wymiar poprawić w razie czego. Wrócimy do 5. No, w zasadzie nie wrócimy, bo było 4, jeśli dobrze pamiętam. W każdym razie zostawmy to tak, jak jest. Co mamy dalej? Dalej mamy lustro. Lustro nie ma swojego skrótu. Klikamy tutaj. To jest taka ikonka, jak tu widzimy. I mamy znowu to samo okienko. Te same znajome okienka, które mamy do wyboru. Na przykład Objects. W tym wypadku zaznaczę cały ten szkic. I Mirror Line, czyli linia, po której będziemy odbijać. Ja wybiorę tą linię. Aha, już wiem, o co chodzi. Nie możemy zaznaczyć linii, jeżeli ona jest, będzie odbijana. Dlatego zrobimy kolejną rzecz. Nauczymy się kolejnej rzeczy w tym niesamowitym poradniku. Narysuję linię wzdłuż tutaj naszego szkicu i za pomocą Escape usunę po prostu tą linię, narzędzie linii wyłączę, zaznaczam tą linię i mamy tutaj w tym okienku mamy coś takiego jak normal, ukośnik, construction. Jeżeli ja kliknę to ta linia robi się przerywana i taka właśnie pomarańczowo, bladopomarańczowa. Jeżeli to okienko chcemy mieć zawsze w konkretnym miejscu, możemy je przeciągnąć, tutaj pojawia się taka zielona linia, puszczamy je i ona zawsze będzie w tym miejscu. I teraz pokazuję dalej funkcję mirror, czyli lustro. Zaznaczam obiekty, które chcę odbić. Jak widać, nie zaznaczył nam się tutaj, ta linia nie zaznaczyła nam się pomocnicza przerywana. I mirror line zaznaczę tą linię, którą przed chwilą narysowaliśmy. Jak widać, pojawia nam się tutaj to odbicie, tak wstępnie, żebyśmy wiedzieli, że wszystko jest w porządku. I naciskam OK. Wtedy szkic jest odbity. Co dalej? Dalej mamy coś takiego jak circular pattern i to pozwala nam na zrobienie szyku kołowego, czyli jeżeli mamy jakiś na przykład kołnierz w tulei i potrzebujemy mieć równo rozmieszczone otwory dookoła, można tego użyć i to będzie działało jak... będzie bardzo pomagało w rozmieszczeniu tych otworów, bo inaczej musielibyśmy się bawić w jakieś kąty, nie kąty. A tak to mamy to zrobione automatycznie. Jak to działa? Wybieramy obiekty, które chcemy obrócić. Może przejdziemy do nowego pliku. Ja utworzę nowy szkic i pokażę, jak to działa. Mamy tutaj punkt środka. Mówiłem, żeby zaczynać od punktu środka. Teraz tego nie zrobię, ponieważ będę chciał zademonstrować, o co chodzi, a ten punkt środka nadal będzie punktem, od którego będziemy zaczynać poniekąd. Dajmy na to, że mamy okrąg o średnicy 20 i może zróbmy tak. 150 średnicy będzie miał ten okrąg i chcemy, żeby ten mały okrąg był powtórzony dookoła na przykład 5-krotnie. Okienko. Najpierw mamy objects, obiekty. Zaznaczam. To jest obiekt, który będzie powtórzony. Punkt środka będzie punktem środka układów współrzędnych. I mamy tutaj opcję full, czyli pełne 360 stopni. Mamy kąt, czyli możemy obrócić to na przykład tylko w kącie 180 stopni. I symetrycznie to wygląda mniej więcej tak. Tego symetrycznie, szczerze powiedziawszy, nigdy nie używałem, dlatego nie bardzo wiem, co robi, ale najbardziej popularne, najczęściej moim zdaniem używaną funkcją jest tutaj, tym typem jest full, czyli obrócenie tego po pełnym kącie. I teraz, jak widać, mogę sobie za pomocą tego suwaczka dodać kolejne okręgi, może być ich więcej niż
może być ich w tym wypadku 12. Ja chciałem, żeby ich było 5. Tutaj można tą liczbę też zmienić za pomocą tych przycisków. Ja chcę, żeby było ich 5. I po prostu... tutaj mamy jeszcze coś takiego jak suppress, czyli możemy odznaczyć konkretne otwory, także albo zaznaczyć, jeżeli ich nie chcemy mieć, jeżeli na przykład potrzebujemy rozmieszczenia w ten sposób, ale bez tego kręgu, po prostu go nie klikamy, on się nam tutaj nie pojawi, nie będzie powielony. Po naciśnięciu OK mamy normalnie powtórzony szkic, tak jak gdybyśmy narysowali ten okrąg samemu. I jeszcze ciekawostką jest, że jeżeli tego nie zwymiarujemy w jakiś sposób, tego pierwszego okręgu, to po prostu będziemy mogli to przesunąć. Właśnie dlatego potrzebujemy szkicu, żeby był czarny, w pełni zdefiniowany. Popatrzcie, co się dzieje, jak ja go teraz zwymiaruję. Nadaję tutaj 45, tutaj nadaję 20. Nie mogę tego zwymiarować niestety, no ale w każdym razie teraz mamy ograniczony ten okrąg jednym wymiarem. Jak widać, te okręgi tam przesuwają się już troszkę inaczej. Nadal to jest względem tego punktu środka, ale mimo wszystko, jeżeli ten okrąg byłby czarny i byłby zablokowany, to nie mielibyśmy opcji, żeby go przesunąć przypadkowo kursorem myszki, tak żeby rozwalił nam, można powiedzieć, cały szkic. Można też zrobić coś takiego. Klikamy na ten okrąg, przytrzymujemy Ctrl, klikamy na okrąg zewnętrzny i możemy zrobić coś takiego jak nadać relację. Mamy tutaj tangent, czyli styczne. Klikamy to i okrąg ten zewnętrzny robi się styczny do tego okręgu. I teraz jeżeli ja go chcę przesunąć, to ten okrąg nam się tutaj powinien zmieniać, ale ten wymiar nadal nam to trzyma. Może teraz pokażę. Ten okrąg jest styczny. Tutaj jest nadana relacja. On jest styczny i jeżeli ja przesuwam ten okrąg, on po prostu zawsze stara się być styczny, więc jeżeli ja ograniczę ten okrąg wymiarem, czyli nadam tutaj na przykład 130 mm średnicy, on się robi czarny. Jeżeli ja to ograniczę, to w tej chwili ja już nie poszerzę tego, mogę tylko obrócić ten, okrąg, ten szyk, mogę go obracać, ale nie mogę rozszerzyć tym szykiem tego okręgu dużego. Relacje, jakie można nadawać, no to tutaj pokażę na środku. Wspólny, współliniowy, koncentryczny, punkt środka. Można coś zablokować, żebyśmy tego nie mogli przesuwać. Równoległy, prostopadły, pionowy, poziomy, styczny, smooth, to nawet szczerze powiedziawszy nie wiem. Tutaj mamy equal, czyli równy, i symetryczny. To są wszystkie narzędzia, których raczej się używa i polecam sobie eksperymentować z nimi. Ten szkic zostaje na następną lekcję i będziemy z niego przechodzić w 3D. To zamykam. Jeszcze przy okazji pokażę, jak wygląda zapisywanie pliku. Jeżeli mamy plik, musimy nadać mu nazwę i nadać lokalizację. Z tym, że jest to lokalizacja w chmurze i wszystkie nasze projekty są zapisywane w chmurze Autodesku. Jeżeli mamy program Fusion 360 zainstalowany na innym komputerze, te same pliki będzie można je otworzyć i edytować w komputerze innym, a później one się zaktualizują na tym samym komputerze, bo to się wszystko dzieje w chmurze, także nawet przy nagłym zamknięciu komputera typu odłączenie prądu czy coś w tym stylu, te pliki one są co jakiś czas automatycznie zapisywane, więc będzie można je odzyskać. Także to by było chyba na tyle w tym odcinku. Omówiliśmy sobie dzisiaj szkic, omówiliśmy sobie podstawowe tutaj narzędzia, którymi możemy sobie narysować jakieś kształty. Zwymiarowaliśmy te kształty i przede wszystkim staraliśmy się, żeby te szkice były czarne, żeby były w pełni zdefiniowane i żeby nie sprawiały później problemów.
Jeszcze na koniec taka ciekawostka, jeżeli ja zmienię teraz tą średnicę na 25, to ona zmieni się też tutaj po tym lustrze, w tym lustrzanym odbiciu. To się wszystko aktualizuje na bieżąco wraz ze zmianą tego szkicu, który odbijaliśmy. Więc to by było chyba tyle. Jeżeli się podobało, to zostawiacie łapkę w górę. Jeżeli się nie podobało, zostawiacie łapkę w dół. Jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje mojego kanału, no to bardzo bym się cieszył, gdyby zasubskrybował, bo te filmiki będą wypuszczane co tydzień, a przynajmniej ja się będę starał, żeby były wypuszczane co tydzień. I co mogę więcej powiedzieć? Do zobaczenia w kolejnym odcinku za tydzień, albo może wcześniej, jeżeli się wyrobię, jeżeli będę miał chwilę czasu. Na razie.